Proszę bardzo. Uwaga. Nie, a trzymam się, ale nie maczek. Cześć, tu Zabawa Eusebiusza. Dzisiaj program będzie Jęga na jajkach i jest gość specjalny, Robert Lewandowski. Dobry, to ja. Dwa słowa, gdybyś mógł powiedzieć o tym, co będziemy robić, żeby dla nowych widzów... Tak, którzy nie oglądają. O co chodzi, bo też, ja nie wiem. Że kładziemy tutaj korki na takiej platformie i znowu kładziemy... Jajko stoi na korku, tak, i kładziemy na... Ale po co to robimy? Żeby w ogóle się udało, żeby te jajka mogły stać, prawda? A na nich, żeby mogła być deska. Kładziemy tą deskę na to... A, to jeszcze na to, tak? Tak, tak. I kładziemy na tą deskę cegły. Stawiamy tak jak na jędze. No dobra, czyli to... Czyli jak na dzikim zachodzie, kto pierwszy pęknie. Dobra, to teraz tak. Marian położy deskę. Delikatnie, ja będę tutaj pokazywał, że... Tak. Nie trzeba jakoś specjalnie delikatnie, bo te jajka, jak już widzowie, pewnie część widzów wie, one są standardowe, jest. Normalne jajka, nie gotowane, tylko surowe, ze sklepu, surowe, ale są mocne. No i teraz to pierwszy, możecie zrobić papier, kamień, nożyce, tak? Uwaga. 3, 4. A, dobrze. 3, 4. A. Dobrze. 3, 4. A, przegrałem. Dobra, to zaczynasz. Jakaś technika jest, bo ja nie wiem. Technika jest taka, żeby się nie spieszyć powoli. I teraz tą pierwszą cegłę musisz tak centralnie postawić, tak? Centralnie. I żeby palce ci nie zostały. Dobra. Teraz za pierwszą cegłę. A to się tak ustawia, czy się... Obok, tak, obok. Ciekawe, ile cegieł dzisiaj pójdzie. Od poprzedniego odcinka z Jackiem Gadowskim taka sama ilość cegieł. Tylko u Jacka szybko poszło. O, proszę bardzo. Technika. Ostro. A mogę tak? Ja wezmę. Znowu dobra. Przegrałem. Uwaga. Brawo, dobra. Jest napięcie. Nie ma nic napięcie. I już jest ponad 18 kilo. Cegła około 3 waży, przypominamy wszystkim. Jaki jest rekord? O, już nie pamiętam. 50 kilo było. 50 kilo było na, w sumie. Powiedz się ode mnie. 49 było, no, 49. Dobra, teraz poczekajcie, bo zapomniałem drugiej kamery odstawić, ale zrobimy to teraz. Drugą kamerę ustawimy. Dobrze, że zdążyliśmy. Już sekundkę, już kamera na jajka jest. Jak to? Teraz ja? Tak. Jak rozklejanie bomby. Już się spociłem. Trochę emocjonalnie. Trzeszczy. Trzeszczy, no już jest to ostro. Teraz będzie 30, ponad 30 kilo już właśnie. Teraz. Ponad 30 kilo, okej. Czyli ja mogę stać na tym?
się ruszyło. Czyli już wiadomo, że ty byś spokojnie, gdybyś powoli stawał, to, by, to byś dał radę. Stałam na jaj. No stałeś, stałeś kiedyś, tak. Nie wiem jak, dobry jesteś gimnastyk. Jak to na jajkach stoisz? No, bo jest taka ciekawostka. No to zobaczmy. Jak to możliwe? Muszę stać nieruchomo. Jak to? Jak to jest możliwe? No, tak. Nie! Po prostu leci. O, buja się. Nie ruszaj, nie ruszaj. Pamiętaj, żeby tylko... Żeby... pękło, przepraszam. Nie, jakby pękło, to od razu by wszystko runęło. Ale leci żółtko. Żartujesz. Leci, nie gdybym żartował. O! O, było żółtko już. No ładnie. No dobrze, czyli tym razem ty przegrałeś. Nie usta... Brawo dla Mariana, proszę bardzo, brawo! Ale tak, dokładnie. No dobrze, także nie ustalaliśmy, czy ktoś coś robi, jak przegra. Kara, musisz pożonglować cegówkami. Nie, musi być dogrywka, będziemy się odgrywać następnym razem. Tak. Ja proponuję następnym razem strusie jajka. Strusie, dobrze, to jest jakaś koncepcja. Jajecznicę pokażemy, jak to wygląda. Proszę bardzo, ostatnio się trzy uratowały, dzisiaj tylko dwa. No gdyby dzisiaj był upał 40 stopni, to by się omlecik już zrobił nam. Tak jest, już moglibyśmy zajadać. Dwa jajka się uratowały, będzie można jeszcze też coś z nich zrobić. Ja pożongluję, proszę bardzo, na koniec. Proszę bardzo. Uwaga. Nie, a trzy bym chciał, a nie ma, czy? A mogę dwa ma. Kiedyś mi wychodziło. Zapraszam na kanał Cyber Mariana. Mariana Eusebiusza. Eusiego, tak. Eusebiusz i gry Eusebiusza! Wciśnijcie czerwone guziki u Mariana i czerwony guzik u Eusebiusza. Tak. I zapraszamy na kolejne challenge. Oceńcie, jak ten wam się podobał. Pozdrawiamy.